Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa, Zbigniew Górniak. Jest już z nami nasz dzisiejszy gość, pani wicewojewoda Wioletta Porowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przedwczoraj premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawili założenia zmian w systemie zdrowia. Zostanie zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlaczego, pani wojewodo? Wie pan, krótko powinnam odpowiedzieć. Proszę mi pokazać w Polsce człowiek zadowolony z obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. No kto dzisiaj jest z opieki zdrowotnej zadowolony? Nikt. Więc albo będziemy się starali coś zrobić z tym systemem, o którym wiemy, że jest przerażający i właściwie z dnia na dzień coraz gorszy się robi, albo będziemy starali się go naprawić. I my już w czasie kampanii wyborczej mówiliśmy, że jest to jeden z naszych priorytetów, naprawienie ochrony zdrowia. Każdemu Polakowi należy się dobra, skuteczna, przyjacielska, serdeczna ochrona zdrowia. I jednym z nawet z priorytetów, czy jakby misji tej reformy jest taka obywatelskość. To znaczy pan minister Radziwiłł powiedział, dla każdego Polaka winna być opieka medyczna. Nie tylko dla tego Polaka, który płaci ubezpieczenie zdrowotne. No właśnie, ale ktoś może powiedzieć, po co ja pracuję, haruję, płacę składkę, żeby ktoś, kto tego nie robi, był tak samo leczony jak ja. Po pierwsze dlatego, że jest tak zwana solidarność społeczna, a po drugie iluzją jest myślenie, że tego dzisiaj nie czynimy. Dlatego, że tak naprawdę każdy człowiek w Polsce, jeżeli mu się cokolwiek wydarzy, tę opiekę otrzymuje. Natomiast nie partycypuje być może w finansowaniu tej opieki zdrowotnej, bo powiedzmy jakiś bezrobotny, czy i bezdomny, i bezrobotny, nigdy nie pracujący, no w żaden sposób nie dokłada się do tej kupki pieniędzy, do tego budżetu. Ale czy pytanie jest tego rodzaju, to mamy świadomie powiedzieć, że tym ludziom nie pomagamy? Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdemu musimy pomagać i to właśnie dzisiaj czynimy. Nawet jeżeli nam się wydaje, że składkę zdrowotną pobieramy od tych, którzy tylko i wyłącznie pracują, to i tak pomagamy wszystkim, a tym wszystkim, którzy nie dokładają się do owej składki zdrowotnej, pomagamy z budżetu. To po co mamy nadal tą iluzję utrzymywać? Powiedzmy to w sposób uczciwy. Potem jakoś wyegzekwować to ich leczenie. No być może należałoby, ale proszę mi pokazać sposób, w jaki będziemy egzekwować od osoby, która stale jest na przykład bezrobotna, która ma inny pomysł w ogóle na swoje życie. No możemy dzisiaj dywagować socjologicznie, że się tak wyrażę. Nie, ale zostawmy to, bo właśnie, to jest margines tej reformy. To jest margines tej reformy, tak. Proszę nam powiedzieć, na czym będzie polegała ta główna zmiana? Powiedziała pani, że NFZ był zły. Co będzie teraz lepszego? Państwo się skupiacie na NFZ-cie, że będzie likwidowany. To jest takie sztandarowe. Tak, NFZ będzie likwidowany, ponieważ dzisiaj się stał tak skostniałą strukturą biurokratyczną, która zjada własny ogon. Najlepiej to może nie tyle pacjenci czują, co właśnie ci, którzy realizują tę ochronę zdrowia, czyli ci, którzy pracują w ochronie zdrowia, ten biały personel administracyjny, personel jednostek medycznych. Więc bezwzględnie należy ukrócić coś, co już jest szkieletem i tak naprawdę nie jest efektywne. Natomiast to, co dla Państwa będzie najważniejsze, dla każdego z nas, który jest pacjentem, a każdy z nas prędzej czy później będzie tym pacjentem. No właśnie, słuchają nas teraz chorzy ludzie, lub potencjalnie tak chorzy i przede wszystkim co, tak. Co dla mnie? Dla mnie to, że dla mnie, dla Pana, dla wszystkich Państwa, proszę Państwa, to, że owa składka zdrowotna nie będzie już składką zdrowotną, tylko będziemy finansowali ochronę zdrowia z budżetu państwa. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj przeznaczamy na ochronę zdrowia 4%. My chcemy to zwiększyć 4% do... 4% PKB. 4% PKB. My chcemy to zwiększyć do 6%, ale realnie to będzie powiększenie aż do 8%. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj 4% jest 4% PKB finansowane jakby ze składek, plus w ramach dofinansowania, i są to policzone liczby przez zewnętrzne agencje, między innymi do Lidl, państwo, my wszyscy w ramach dofinansowania swojego zdrowia, czy leczenia naszego zdrowia, dajemy około 2%, czyli to jest 6%. Czyli my, jeżeli zwiększymy jeszcze te 2% z budżetu, to razem to będzie już kwota 8%. Czyli jest 4, będzie 8. Rachunek jest prosty. Czy to znaczy, że będziemy mieli dwa razy tyle pieniędzy
zostanie wpompowanych do systemu służby zdrowia? Na pewno zostanie więcej wpompowanych. Na pewno zostanie więcej wpompowanych, bo służba zdrowia tego wymaga. Mamy coraz bardziej innowacyjne technologie. Innowacja to również koszt oznacza. Dlatego służba zdrowia nigdy nie będzie tania. Jakkolwiek będziemy rozsądnie, mądrze nią zarządzać, ona nigdy nie będzie tania, a prawdopodobnie będzie coraz droższa, ponieważ te procedury, ta myśl technologiczna jest po prostu kosztowna. Ale jednocześnie z włożeniem większej liczby pieniędzy, ilości pieniędzy, z wpompowaniem pieniędzy, będzie również to, że będziemy inaczej tymi pieniędzmi zarządzać. I dlatego likwidacja NFZ-u i dlatego tak zwane wojewódzkie wydziały zdrowia, które będą tworzone w związku z likwidacją ochrony zdrowia, żeby to te pieniądze, które idą jakby z centralnego budżetu, również były przez centralny system nadzorowane, ale to również zmiana opieki w POZ-cie, czyli u lekarza rodzinnego. I to jest ta informacja bardzo ważna dla każdego z nas, bo każdy z lekarzem rodzinnym swoim się spotyka i dzisiaj każdy z nas narzeka na kolejki. Na czym będzie polegała ta innowacja? Na tak zwanej opiece koordynowanej, takiej komplementarnej, czyli dzisiaj... Całościowej, tak. Będą tworzone specjalne zespoły, które będą opiekowały się swoim pacjentem. Będzie lekarz, będzie pielęgniarka, nawet dietetyk w tym zespole będzie, ale co więcej, te zespoły będą dodatkowo finansowane i premiowane za wyniki. Czyli będzie nadzorowany, monitorowany przebieg leczenia pacjenta. A co będzie wpływało na wynik? To jak wielu pacjentów wyleczą, czy to jak wielu ich będą mieli? Takie zespoły. Podejrzewam, bo ta kwestia jeszcze nie jest rozsądzona, ale jakbyśmy szli dzisiejszym tokiem myślenia i dzisiejszym tokiem realizacji, to każdy lekarz może mieć do 2750 pacjentów zarejestrowanych, więc ta liczba jest w jakiś sposób limitowana. Więc ta liczba pacjentów też będzie wskaźnikiem, ale przede wszystkim wyniki leczenia. Pani wojewodo, ale bo wiadomo, że no innowacje, coraz doskonalsze metody leczenia, to wszystko wymaga pieniędzy, leki, maszyny. Ale są też takie obszary, które nie wymagają pieniędzy, a wymagają jakiegoś sprawniejszego zarządzania, sprawniejszego uregulowania ich. Mam tu na myśli te wszystkie olbrzymie kolejki w przychodniach, te dziwne zapisy, systemy zapisów, które powodują, że no, czeka się tak długo i czasami w takich różnych absurdalnych okolicznościach na przyjęcie lekarza. No właśnie, to należy zmienić. Absolutnie ten system należy zmienić. Jeżeli będą zespoły, które będą opiekowały się swoimi pacjentami, to również będą koordynowały jakby drogę tego pacjenta, to jak on funkcjonuje w systemie. Będzie się analizowało karty, to też jest nowość, że będzie się historię chorób czy leczenia danych chorób będzie się analizowało, te zespoły będą za to odpowiedzialne, ale w ramach całego systemu. Nie tylko w mojej przychodni będę za to odpowiedzialny, ale również będę patrzył na historię w innych placówkach leczenia danego pacjenta. Bo być może czasami pacjent niepotrzebnie znajduje się w jednej placówce, może można go wyleczyć właśnie w sposób ambulatoryjny u nas, w naszej przychodni na przykład. Także kontrola i monitoring jest założeniem bardzo mocnym w tej reformie. Ja uznaję również jako pacjent, nie tylko ta osoba, która zarządza ochroną zdrowia, ale również jako pacjentka to uznaję, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby mój lekarz rodzinny powiedział mi, zupełnie niepotrzebnie jest to, żeby pani szła do jakiegoś specjalisty, ponieważ my po pierwsze możemy pani to dzisiaj pomóc u nas, w naszej przychodni, a po drugie być może w ogóle ta konsultacja nie była potrzebna. Nie musi pani jechać do miasta wojewódzkiego, to na przykład, jest pierwsza sprawa. Tak. I nie musi pani czekać 8 miesięcy, tylko 8 dni na wizytę, tak? Tak. Czy ja dobrze myślę? Dokładnie, ta zespołowość inaczej, jest bardzo... Krótkie pytanie, czy skrócą się kolejki w przychodniach? Ja jestem o tym przekonana, że tak będzie. Ja jestem o tym przekonana, że tak będzie, ponieważ wdrażamy też tak zwany monitoring tych kolejek, ale też będziemy duży nacisk kładli na zwiększenie świadomości pacjentów. Proszę Państwa, żeby niepotrzebnie tak nie zawracali jest. Głowy lekarzom. Absolutnie jestem przekonana o tym, że my wszyscy musimy się poczuć współodpowiedzialni za naszą ochronę zdrowia. To jest sztandarowy przykład, ale jakże często bijmy się teraz my wszyscy w pierś. Jesteśmy zapisani do specjalisty albo u kilku specjalistów najczęściej, bo czekamy, gdzie kolejka szybciej przemknie.
i idziemy do danego specjalisty, u którego szybciej ten termin otrzymujemy, ale zapominamy o tym, że byliśmy zarejestrowani w kilku innych miejscach. Żeby się tam wyrejestrować. Tam żeby się wyrejestrować. Blokujemy miejsca. Blokujemy miejsca. W mojej przychodni myśmy dokonali kiedyś analizy i okazało się, że takich przypadków mieliśmy nawet ponad 50%. W mojej przychodni? No i w mojej przychodni, z którą jestem związana również emocjonalnie, której dyrektorem byłam, czyli przychodni centrum w Opolu, największej, zanim zostałam wojewodą. Także te problemy znam absolutnie z pierwszej ręki, ponieważ no, w ochronie zdrowia działam. Pani wojewodo, słuchają nas teraz nie tylko aktualni, potencjalni pacjenci, ale także pielęgniarki i lekarze. Czy oni też mogą liczyć na to, że ta reforma przyniesie im na przykład podwyżkę zarobków? I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie tylko pacjenci byli zadowoleni z tej ochrony zdrowia, ale wszyscy, którzy funkcjonują w ramach ochrony zdrowia. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy inwestowali w ochronę zdrowia, jeżeli mądrze, racjonalnie będziemy swoimi zasobami zarządzać, jeżeli będziemy starali się uszczelnić system i jeżeli będziemy starali się też mówić w sposób otwarty, szczery o niektórych sytuacjach, jakie się w ochronie zdrowia zdarzają, to będzie oznaczało, że w tym systemie tych pieniędzy będzie naprawdę więcej, między innymi na to, żeby godnie finansować pracowników ochrony zdrowia. I ja, patrząc na tę reformę ochrony zdrowia, kiedy mówimy o tym, że zmieniamy system, staramy się zrobić wszystko, żeby on był racjonalny i jak najbardziej wrażliwy na potrzeby pacjentów, ale również wrażliwy na potrzeby pracowników ochrony zdrowia. Ja pamiętam, jak mocno reklamowano nam kasy chorych jako takie remedium na całe zło, które nieśliśmy jeszcze z PRL-owskiej służby zdrowia. Potem okazało się, że kasy są fatalne, przyszedł Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz Narodowy Fundusz Zdrowia jest likwidowany, powstanie Fundusz Celowy Zdrowia. Jak to jest, że co kilka lat następuje taka rewolucja i wszystko się zmienia, aby nie zmieniło się nic? To znaczy, jestem przekonana absolutnie, że się zmieni na lepsze. Natomiast odpowiedź na pana pytanie jest bardzo prosta. Organizacja ochrony zdrowia w żadnym kraju nie jest łatwa. I proszę mi pokazać chociaż jeden kraj, poza Arabią Saudyjską, gdzie po prostu finansowane jest wszystko, wszyściutko, bo na ropie stoją, wiadomo. Gdzie pacjenci i ochrona zdrowia byliby zadowoleni i zarządzający tą ochroną zdrowia byliby zadowoleni ze swojego systemu. Po prostu nie ma takich krajów. Ochrona zdrowia jest ciałem dynamicznym. I albo zdecydujemy się, tak jak dzisiaj proponuje pani premier Szydło, tak jak dzisiaj proponuje minister Radziwiłł, że dbamy o wszystkich naszych mieszkańców, o całą populację, albo uznamy, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, że wybitna służba zdrowia jest dedykowana tylko wąskiej grupie obywateli, którzy mają pieniądze, by słono za to zapłacić. A od kiedy te zmiany? Zmiany od 1 stycznia 2017 roku, jeżeli chodzi o nas, o administrację, bo wtedy zaczną się pojawiać te wojewódzkie wydziały zdrowia. Natomiast dla pacjenta bezpośrednio, czyli tego pacjenta, który korzysta z POZ-u, z lekarzy rodzinnych, już który od połowy... Który nas teraz słucha. Tak, który nas teraz słucha, którym jestem ja, którym jest pan. Odpukać? Odpukać tfu. Od połowy przyszłego roku. Czyli ta opieka, o której mówiłam, zespołowa, koordynowana, komplementarna, od połowy przyszłego roku dla każdego pacjenta. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani wojewoda Wioletta Porowska. Dziękuję pięknie.